Cześć, witam Was bardzo gorąco i serdecznie, z tej strony Chochlik, a to jest drugi odcinek Kociego Snu, czyli solo RPG, którego autorem jest Toby Abbott. Pod poprzednim odcinkiem zostawiliście mi kilka bardzo fajnych i cennych komentarzy, za które Wam serdecznie dziękuję. Pisaliście, że szukacie informacji na temat tej formy rozgrywki, że nawet do końca nie wiedzieliście, że coś takiego istnieje, więc tym bardziej się cieszę, że mogłam Wam trochę to przybliżyć, pokazać, czym to się je. No bo wiecie, RPG jako taką wartość dodaną i dla niektórych nadrzędną tak naprawdę daje nam właśnie tą możliwość spotkania się z ludźmi, którzy dzielą tą samą pasję co my i moment, kiedy siadamy wspólnie przy stole i snujemy opowieść, jest atrakcyjny sam w sobie, więc być może wielu z Was będzie kręciło nosem, że jak to tak, czy w ogóle możliwe jest dobrze się bawić samemu ze sobą. No ja Wam będę starała się trochę pokazać, że jak najbardziej tak, że można, a nawet czasami powinno się. Dajmy dojść do głosu swojemu wewnętrznemu ja, tak to można powiedzieć. Pogadajmy trochę sami ze sobą, bo rzadko mamy na to czas i równie często przed tym uciekamy, bo boimy się usłyszeć to, co chcemy sami sobie powiedzieć, a taka solowa rozgrywka daje nam taką możliwość, daje nam również element zaskoczenia, bo nie wiemy, co wypadnie, nie wiemy, co wyrzucimy na kostce, jaką kartę wyciągniemy, więc naprawdę jest to forma, do której Was zachęcam od czasu do czasu przynajmniej i jeżeli będziecie chcieli, to zrobiłam taki mały research, żeby poszukać jeszcze więcej systemów solowych, także być może wrócimy jeszcze do tego tematu na kanale. A teraz w takim telegraficznym skrócie przypomnę Wam, co się działo poprzednim razem. Oczywiście zachęcam Was, jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, żebyście tam sobie zajrzeli. Stworzyłam postać, która jest architektką, ma na imię Aina, ucieka z toksycznego związku, no i w pewnej paryskiej kawiarence natyka się na bardzo niezwykłego kota, który potrafi być niewidzialny, który śpiewa piosenkę Edith Piaf, niczego nie żałuje i zabiera ze sobą Ainę przez wirujące w powietrzu drzwi do podwodnej krainy. Pierwszą osobą, jaką spotyka Aina właśnie w tej krainie, jest stara czarownica. No i dzisiaj przekonamy się, co ona będzie chciała zrobić, co powie. Zróbcie sobie gorącą herbatę albo kubek gorącej czekolady i usiądźcie ze mną. No i zostańcie, żeby się dowiedzieć. Słuchajcie, ja teraz, żeby się dowiedzieć, co się wydarzyło podczas tego pierwszego spotkania, będę musiała rzucić kostką. Wypadła mi dwójka, a to oznacza, że czarownica rzuca na mnie czar albo klątwę. No, nie jest to dobry początek, ale co zrobić? Idźmy za ciosem, idźmy za tą historią. Aina przez chwilę wpatruje się w hipnotyzujące oczy czarownicy i czuje obezwładniającą słabość i przemożną senność. Powieki robią się coraz cięższe. Czuje, że wiruje w tej wodzie, bo tutaj grawitacja nie ma racji bytu. Jeszcze przez pół przymknięte już powieki widzi tego kota, który ociera się o stopy czarownicy, najwyraźniej dobrze ją znając, a potem traci przytomność. Budzi się, nie wiadomo, czy minęło dużo, czy mało czasu, orientując się, że leży w olbrzymiej muszli, przykryta bardzo miękką i miłą w dotyku pościelą, która jakimś cudem wcale nie jest mokra, tylko otula ją takim ciepłym kokonem. Więc zrywa się, podnosi, rozgląda, widzi, że przy jej posłaniu czuwa kot, który na widok tenże się ocknęła, wydaje z siebie takie delikatne, aksamitne miauknięcie i po chwili zjawia się ona, ta właśnie stara czarownica, uśmiechnięta, z wszystko rozumiejącym spojrzeniem i mówi: a, obudziłaś się w końcu. To dobrze. Aina cofa się przerażona, bo nie wie, czego ma się spodziewać, ale wiedźma takim uspokajającym gestem wyciąga rękę, mówiąc: poczekaj, opowiem ci, co się stało i dlaczego.
a może zrozumiesz, po co tutaj jesteś. Rzuciłam na ciebie czar, a właściwie jest to klątwa. Aina znowu cofa się w przerażeniu, próbuje coś powiedzieć, ale stara kobieta ponownie ucisza ją gestem dłoni. Poczekaj, daj mi dokończyć. To nie jest tak, że źle ci życzę. Po prostu wiem, że gdybym tego nie zrobiła, to sama nigdy byś się na to nie zdobyła. Wiem, dlaczego tutaj w ogóle trafiłaś. Wiem, przed kim uciekasz, więc daję ci możliwość zemsty. Wyciąga rękę, na której widnieje mała z kolei muszla, ale najwyraźniej to widać, jak połyskuje, że ma ostre krawędzie, łatwo nią zranić. Weź to, mówi czarownica. Schowaj dobrze. Wróć do tego, od którego uciekłaś, bo ucieczka to nigdy nie jest rozwiązanie. Proszę cię tylko o jedną rzecz. Żebyś zraniła go. Nie tak, jak on zranił ciebie. Wystarczy, że zatniesz go tą muszlą w palec, całkiem przez przypadek. To nie musi być wielka rana. Ale musi zaistnieć. Aina tak kręci z niedowierzaniem głową, pytając, ale czy naprawdę uważasz, że zemsta jest rozwiązaniem, a co się stanie, jeśli odmówię? Czarownica uśmiecha się tak trochę ironicznie. Wielu zadawało to pytanie i pokazuje głową gdzieś za siebie. I Aina teraz orientuje się, że jest wśród olbrzymiej rafy koralowej, mieniącej się światłem, przepięknej. Pośród tej przejrzystej wody widać te koralowce o bardzo różnych odcieniach, o przepięknych kolorach, nietypowych. Ale to, co jeszcze jest w nich nietypowego, no to oczywiście to, że są powyginane tak jak ludzkie dłonie. Niektóre w takim błagalnym geście, niektóre tak jakby w paroksyzmach bólu. I Aina z przerażeniem orientuje się, że chyba to nie są koralowce. Jej oczy rozszerzają się, patrzy znowu na wiedźmę, która kiwa głową i mówi tak, masz prosty wybór. Albo on się tu znajdzie, albo ty. I ponownie wyciąga muszlę. Aina po chwili wahania bierze ją z dłoni starej kobiety, przygląda się bliżej i widzi, że muszla ma coś jeszcze poza ostrymi krawędziami. A są to wskazówki zrobione z takich ciemnozielonych wodorostów, bardzo sztywnych, sztywno trzymających się. Czarownica mówi tak, to jest także zegar, który będzie odmierzał czas twojego zadania. Kiedy wybije na nim godzina siódma, czas minie. I w jej głosie jest taka nieustępliwość. Aina orientuje się, że ta kobieta nie żartuje. Ona przeprowadzi to, co zamierzyła. Więc próbuję jeszcze spytać, dlaczego mi to robisz? Przecież to moje życie. Czarownica pozwala jej przez chwilę się buntować, ale ze zniecierpliwieniem w końcu macha ręką i Aina czuje, że głos więźnie jej w gardle. Posłuchaj, dziewczyno. W ogóle jestem niewychowana, bo ci się nie przedstawiłam. Nazywam się Oktawia. Więc posłuchaj mnie teraz, Aino, bo ja wiem, jak ty masz na imię. Ja cię tutaj sprowadziłam, bo wiem, że sama do tej pory nie znalazłaś sobie tej siły. A zemsta ci ją da.
Więc pomyśl, czy warto poświęcać się dla kogoś, kto traktował cię jak śmiecia. A kiedy już pomyślisz, to zastanów się i wróć, albo żeby mi podziękować, albo żeby mnie przeklinać. Ale nic pomiędzy. I tutaj Aina czuje, że znowu odzyskała ten głos. Rozpoczyna się jej podróż, bo podróż rozpoczyna się od podjęcia decyzji i sprostania, stawienia czoła wyzwaniom. Według podręcznika mamy trzy rodzaje wyzwań. Wyzwanie nadziei, i to jest cecha, której się używa, ilekroć postać próbuje zrobić coś pozytywnego. Wyzwanie siły, a to jest wyzwanie, dzięki któremu radzimy sobie za każdym razem, kiedy inna postać przeciwstawia się działaniu mojej postaci. No i mamy jeszcze wyzwanie strachu. I to jest takie zagrożenie, którym można stawić czoła za pomocą nadziei albo siły. Natomiast te wyzwania strachu są tak niesamowicie przerażające, że nie można podejmować kolejnych prób. Mamy tylko jedną szansę. W przypadku wyzwań nadziei i siły możemy podejmować kolejne próby. Możemy też próbować przezwyciężyć wyzwanie. Ale najpierw musimy zobaczyć, jakie wyzwanie konkretnie nam przyniesie ta podróż. Bo tak naprawdę dylematem, przed którym stanęła teraz Aina, no jest to, czy przeciwstawi się klątwie czarownicy, czy też po prostu będzie chciała zrobić krzywdę swojemu byłemu kochanemu. Więc zobaczmy. Ja tutaj sobie zaglądam na tabelę kart podróży i za chwilę sobie zobaczymy, co nam tutaj wypadnie. I tabela tej podróży jest już z podziałem nie tylko na kolory, czyli czerwony, czarny, ale też nominały, czyli trefl, pik, karo, kier, i każdy nominał każdego koloru daje nam inny efekt. Do dyspozycji mamy pełną pulę kart, czyli od asów do króla, przy czym zawsze figura daje nam najbardziej niespodziewane i mocne efekty. Także zobaczymy, czy jakąkolwiek uda mi się wylosować. Ok. Ja wylosowałam w tym momencie siódemkę kier, więc idę sobie do tabelki kierów. I siódemka to spróbuj interesującego jedzenia. I to jest wyzwanie nadziei, które daje nam jeden punkt. Okej, ja sobie to wyobrażam tak, że w sytuacji, w jakiej Aina teraz jest, została na nią rzucona klątwa, więc chyba ostatnie, o czym by myślała, to jedzenie. Ale czarownica klaszcze w dłonie. I to klaskanie jest o tyle śmieszne, że w tym podwodnym świecie brzmi jak takie bulgotanie bąbelków. No i właśnie po chwili Aina widzi, że podpływa do niej znajomy już kot, którego ona gdzieś tam w myślach zaczęła nazywać Chester. Więc Chester, o, właśnie sobie coś uświadomiłam. Pozdrowienia dla ciebie, Tomek. Ale tak, Chester to jest to, co mi przyszło do głowy jako pierwsze, więc kot będzie Chesterem. No i Chester właśnie podpływa, pchając przed sobą łapkami taką skrzynię, wiecie, taką, którą można zamontować sobie jako dekorację w akwarium. Taką, którą gdy otwieramy, to unoszą się z niej bąbelki, bardzo radosne, świecące. Tylko że tym razem, kiedy Chester otwiera tą skrzynię, to bynajmniej nie wydobywają się z niej bąbelki, tylko zapach. Przepiękny, taki budzący apetyt, zapach. I Aina nie może przezwyciężyć tej ciekawości. Widzi też, że czarownica Oktawia uśmiecha się i mówi: nie złość się już dłużej, tylko podejdź i spróbuj naszych lokalnych specjałów. I Aina, pomimo tego, że odczuwa ten bunt, to przerażenie, że nie wie jeszcze, co ona zrobi i że w perspektywie ma stanie się po prostu jednym z tych nieszczęsnych koralowców i być może cierpienie
na jakie w ogóle nie była gotowa, to ona, zwabiona tym zapachem, podchodzi, zagląda do tej skrzyni i widzi, że ta skrzynia to tak naprawdę istna feeria zapachów, barw. Tam jest mnóstwo talerzy z różnorodnymi potrawami. Wydają się tak, jakby były zrobione tylko z lokalnych produktów, które gdzieś tutaj w tej wodzie mogą być dostępne. Wygląda to na jakieś wodorosty, na jakieś owoce morza, tylko że to zupełnie nie pachnie jak tego typu potrawy. To ma bardzo kuszący, przyjemny zapach takich ciepłych, domowych potraw. I Aina nie może się oprzeć, sięga po coś w rodzaju takiego złoto-pomarańczowego, ociekającego takim pięknie pachnącym sokiem takiej kuli, która przypomina pomarańcze, ale w smaku nie jest podobna do czegokolwiek, czego moglibyśmy skosztować w naszym świecie. To ma przepyszny smak. Smak ambrozji. Jakkolwiek byśmy go sobie wyobrazili. I Ainie ten sok ścieka po brodzie. Ona mówi nawet trochę po sobie, jakie to jest pyszne. I zjada to do końca. Ten sok miesza się z wodą i ona nawet nie musi potem myć rąk ani właśnie twarzy, bo to się dzieje automatycznie. I ona też czuje, że po zjedzeniu tego wstępuje w nią właśnie jakaś nowa nadzieja, że będzie dobrze, że ona dokona właściwego wyboru i że dokona tak naprawdę rozrachunku z samą sobą. Więc patrzy na czarownicę trochę wyzywająco i pyta się, i co, i odeślesz mnie teraz? Czarownica kiwa przecząco głową, mówiąc: nie, w waszym świecie czas płynie inaczej. Pójdziesz, kiedy będziesz gotowa. Ale kiedy stąd wyjdziesz, zegar ruszy i będzie odmierzał czas. Nie cofnę swojej klątwy, bo uwierz mi, że koniec końców to będzie dla twojego dobra. Stań twarzą w twarz z tym, czego się boisz. I na tym zakończymy to pierwsze spotkanie. Podziało się kilka ważnych rzeczy. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Jeżeli macie jakieś sugestie co do tego, co jeszcze chcielibyście zobaczyć, co macie nadzieję, że się wylosuje, to ja Wam mniej więcej teraz powiem, co będzie dalej. Wylosowałam teraz to, co się wydarzyło podczas pierwszego spotkania, więc będę sobie musiała poradzić z wyzwaniem. Gdzieś tam Aina jest pełna nadziei, że jednak to wszystko się skończy dobrze, co nie znaczy wcale, że tak być musi. I będziemy sobie dalej generować poprzez ciągnięcie kart i rzuty kostką kolejne etapy tej podróży. A dzisiaj, no cóż, Aina spróbowała interesującego lokalnego jedzenia, dowiedziała się, na czym polega klątwa, która została na nią rzucona. Także zachęcam Was do tego, żebyście byli ze mną w kolejnym i pewnie ostatnim już odcinku Kociego Snu, żeby zobaczyć, jaki będzie miała finał ta historia. I czy Aina zdecyduje się na podążenie za radą, wymuszoną radą czarownicy, czy też nie. A tymczasem bardzo serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!